Namaste, blackandwhiteyogablogspot.com. Kilka asan na przerwę w pracy. Jeśli pracujesz w domu, nie jesteś w ciąży, nie masz menstruacji, nie masz żadnych poważnych problemów z kręgosłupem i przeciwwskazań, możesz przejść do wygięć w tył, które rozciągną przykurcze w klatce piersiowej, wzmocnią plecy i dadzą ulgę zmęczonemu odcinkowi lędźwiowemu. Potrzebna jest nam poduszka, klocek korkowy albo drewniany, stabilny i kółko. Pierwsza pozycja. Po rozgrzewce, po kilku powitaniach słońca, kiedy czujesz, że wszystkie mięśnie są gorące, jesteś plastyczny, elastyczny, kładziesz się na plecach i kładziesz poduszkę dokładnie pod łopatki. Możesz zwinąć kilka kocyków, kładąc poduszkę pod łopatkami, poczujesz, jak wypchniesz klatkę piersiową w górę. I teraz uwaga, nogi są skrzyżowane, stopy są połączone albo nogi masz proste. Wybierz wariant, który jest dla Ciebie najlepszy. W tej pozycji z uniesioną klatką piersiową w górę z wdechem możesz przeciągnąć ramionami za głowę. Możesz obciągać palce stóp stopa pont albo stopa flex. Kierować pięty w dół. Rozciągać łydki. Możesz położyć sobie dłonie pod potylicę. Zostań tutaj od 2 do 3 minut, oddychając bardzo głęboko. Bierz wdechy do klatki, rozciągaj ją. I rób bardzo długie wydechy, wzdychaj, przeciągaj się. Na wdechu ziewaj. Z wydechem rozluźniaj całe ciało. Po 2-3 minutach wyjdź z pozycji i zmień pozycję na nieco bardziej wymagającą. Większe rozciągnięcie przodu ciała. Bierzemy klocek, stawiamy go średnią wysokością. Będziemy teraz podkładać, popatrzcie, tą ścianką długą i cienką pod kość krzyżową. Klocek średnia wysokość, kładziesz się na plecach, unosisz miednicę i podkładasz sobie klocek pod kość krzyżową, znajdując taki punkt, żebyś czuł się stabilnie, żeby klocek się nie kołysał i żeby nie wchodził za mocno na lędźwie, bez ucisku na lędźwie. I tutaj znowu możesz wyprostować nogi. Jeżeli będzie ucisk na lędźwia, możesz spróbować złączyć stopy, przybliżyć je do klocka. Być może ucisk zniknie. Jeżeli jeszcze będzie ucisk na lędźwia, to zamiast klocka zroluj kocyk albo ręcznik i podłóż pod kość krzyżową. Co możemy robić w tej pozycji? Z prostymi nogami, ramiona wzdłuż ciała albo dłonie na dolnych żebrach. I wdech do klatki. Obserwuj, jak klatka się rozszerza. Rozciągasz ją. Z długim wydechem zapadaj się kością krzyżową w klocek. Rozluźniaj barki. Możesz na wdechu ziewać, przyciągać się ramionami za głową. Z wydechem zostać w pozycji, wzdychać, podłożyć sobie dłonie pod tą głowę. Oddychaj bardzo głęboko i zostań tutaj na 2-3 minuty, aż poczujesz, że masz ochotę zmienić pozycję. I wtedy, jeśli nie jesteś w menstruacji, nie masz przeciwwskazań, to z ramionami na macie unieś nogi do góry. Możesz przytrzymać sobie klocek, jeśli się chwieje. Viparita Karani, nogi luźne. W tej pozycji zostań na 10 oddechów. I powolutku później wróć sobie znowu do prostych nóg na macie. Nasza trzecia pozycja odprężająca to podłożenie klocka o największej wysokości pod kość krzyżową. Popatrzcie, klocek ma największą wysokość, będziemy go podkładać tym najkrótszym bokiem pod kość krzyżową. Znowu, połóżcie się na plecach, unieście biodra, podłóżcie klocek najkrótszym bokiem pod kość krzyżową. Tutaj klocek będzie bardzo wysoko, więc jeśli poczujesz ucisk i napięcie w lędźwiach albo w barkach, takie dudnienie w głowie, jakby całe ciśnienie na nie przechodziło, to wtedy wróć do pozycji poprzedniej, pozycji drugiej, czyli do klocka o średniej wysokości. A jeśli tu czujesz się dobrze, wypychasz jeszcze klatkę w górę, ustaw sobie stopy wygodnie, ramiona wzdłuż ciała. Jeśli klocek się chwieje, podtrzymuj go dłońmi. I znowu zostajesz na kilka długich oddechów. Niektóre osoby zostaną sobie do 2 minut, a części z nas wystarczy 10-20 oddechów, żeby z wdechem rozciągać klatkę, na wydechu rozluźniać całe ciało. Możesz być tu z ugiętymi kolanami albo próbować prostować sobie jeszcze nogi, dodatkowo rozciągać pachwiny.
Jeśli w tej pozycji znowu pojawi się ucisk na lędźwia, to wracaj stopami do klocka i uginaj kolana. Pamiętaj, że to Ty modyfikujesz każdą pozycję, szukaj komfortu i nie wychodź poza strefę komfortu. Nie męcz się z bólem. Rozciąganie musi być przyjemne. Musisz czuć, że Twój organizm go potrzebuje. Po setu bandasanie z klockiem pod kością krzyżową znowu wycofujemy stopy, unosimy nieco miednicy, odkładamy sobie klocek i możesz na chwileczkę z wdechem się przeciągnąć. I na wydechu przejść przez prawy bok sobie w górę. Weź kółko, połóż je między kolanami, złącz stopy. Na chwileczkę odłóż czoło na kółko. Zostań w kontrasanie do wygięć w tył. Lekki skłon w siadzie kompensacyjnym. Oczy zamknięte. Oddychaj bardzo głęboko. Wydłużaj wdechy i wydechy. Niech wydech będzie dwa razy dłuższy od wydechu. Zostań tu jeszcze przez moment.